Suwałkach i jeszcze 7 innych lokalizacjach w województwie podlaskim po COVID-owi rekonwalescenci będą mogli skorzystać ze specjalistycznej rehabilitacji przywracającej im możliwie pełną sprawność po chorobie. 2 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie, na mocy którego do 8 podlaskich placówek, w tym Suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji przy Warińskiego, trafi sprzęt o łącznej wartości 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. Jesteśmy w trakcie pandemii, wiemy, że jest jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o walkę z pandemią, ale widać, że to całe działanie, jeśli chodzi o pandemię, zmienia się. Okresy kwarantanny są skracane, też ta kwestia związana z przejściem tej choroby trochę inaczej wygląda. No, pomimo dużej ilości zgonów, faktycznie ona się troszeczkę zaczyna tak łagodzić, czyli przechodzić już w taki etap, gdzie mam nadzieję, że już będziemy mogli na wiosnę powiedzieć, że z tej pandemii powoli wychodzimy. Niezależnie od tego powinniśmy cały czas myśleć jednak o ludziach, którzy tą pandemię przeszli i którym ona się odbiła naprawdę na zdrowiu bardzo poważnie. Do suwalskiej placówki trafią pacjenci w stanach średnich i ciężkich. Te następstwa przechorowania są też różne. No niektórzy lekko na szczęście chorują. Ci, którzy przeszli tego COVID-a, to te skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez kilka miesięcy. Także rehabilitacja ta po-COVID-owa trwałaby od 2 do 6 tygodni. Takiego pacjenta trwa właściwie i można zapisać się na nią i mieć skierowanie aż do 12 miesięcy od zakończenia chorowania. Także te skutki właśnie mogą być rozłożone w czasie. Także to wszystko jest jakby i przed nami jeszcze. Dolegliwości, jakie pozostawia po sobie ciężki przebieg SARS-CoV-2, są niezwykle uciążliwe i zazwyczaj długotrwałe. Choroba pozostawia szereg deficytów krążeniowo-oddechowych, co wiąże się z istotnym ograniczeniem wydolności organizmu. Długotrwałe leżenie również niesie za sobą głębokie ślady, istotnie wpływające na normalne funkcjonowanie i wykonywanie zwykłych, codziennych czynności. Pacjenci wsparci przez specjalistów z zakresu rehabilitacji dostaną szansę na szybszy i efektywniejszy powrót do zdrowia, większą szansę na odbudowanie komfortu życia. Jak zapowiedział Urząd Marszałkowski, to pierwszy w województwie i jeden z kilku w Polsce kompleksowych projektów, które mają na celu pomoc osobom wymagającym rehabilitacji po COVID-19.